Witam Was bardzo serdecznie na kanale Porozmawiajmy o Jakości. Ja mam na imię Miłosz i dzisiejsze nagranie jest pierwszym nagraniem poświęconym statystycznej analizie danych. Co pewien czas będę przygotowywał takie nagranie poświęcone właśnie temu zagadnieniu. Ale od razu uprzedzam, te nagrania nie będą miały charakteru wykładu akademickiego, tylko będę chciał Wam w sposób bardzo praktyczny i dostępny dla każdego z Was przedstawiać właśnie, jak analizować dane, które mamy dostępne i które zbieramy każdego dnia w naszej organizacji i jak wyciągać wnioski z tych analiz, jak te analizy potem interpretować. W dzisiejszym nagraniu omówię cztery zagadnienia. Po pierwsze, miejsce statystyki w obszarze jakości czy też doskonalenia procesów produkcyjnych. Czym jest rozkład normalny i dlaczego jest tak istotny dla tych naszych właśnie jakościowo-procesowych celów? Po co sprawdzać, czy nasze dane są opisane rozkładem normalnym oraz jak to badanie właśnie wykonać z wykorzystaniem Minitaba. Serdecznie zapraszam. Zatem gdzie znajdziemy to bezpośrednie powiązanie statystycznej analizy danych z naszymi potrzebami jakościowo-procesowymi? Pierwszym takim miejscem będzie APQP, zaawansowane planowanie jakością produktu. I tutaj na etapie trzecim i czwartym bezpośrednio są przyjmowane dwie metody. MSA, analiza systemów pomiarowo-kontrolnych i SPC, statystyczne sterowanie procesem. Na etapie piątym tej metodologii mamy taki zapis. Redukcja zmienności z wykorzystaniem narzędzi statystycznych. Czyli bezpośrednio jest wskazana potrzeba wykorzystywania statystyki po to, aby redukować zmienność w naszych procesach produkcyjnych. Kolejnym miejscem, gdzie ta potrzeba jest też wskazana, jest podręcznik PIPAP, czyli proces zatwierdzenia produktu do seryjnej produkcji. I tutaj również w dwóch miejscach zostaną przywołane MSA i SPC. Idąc dalej i zdając sobie sprawę, że właściwie nasza praca na co dzień jest ukierunkowana na to, żeby redukować zmienność w procesach produkcyjnych, żeby te procesy były stabilne, i z małym poziomem zmienności, takim akceptowalnym dla nas poziomem zmienności. I tutaj można przywołać bardzo szeroką metodologię Six Sigma, w której to metodologii, poza wspomnianymi już dwiema metodami, możemy znaleźć między innymi różnego rodzaju testy hipotez, możemy znaleźć analizę regresji, możemy dodatkowo znaleźć analizę wariancji zwaną ANOWą i oczywiście możemy znaleźć też planowanie eksperymentu. Poza tymi elementami, które do tej pory zostały omówione, przede wszystkim warto zwrócić uwagę, jak wiele danych każdego dnia zbieramy w naszych firmach produkcyjnych. Na każdej zmianie, każdego dnia setki, jak nie tysiące danych są zbierane, czyli zbieramy, zapisujemy i zapominamy. I to jest taka największa bolączka właściwie w większości organizacji. Zbieramy dane i to tłumaczenie jest takie, bo audytor będzie chciał, bo norma wymaga, bo klient chce. Nie ma tej najistotniejszej rzeczy. Zbieram dane, ponieważ ja tego potrzebuję, ponieważ moja organizacja potrzebuje, bo dzięki tym danym i odpowiedniej analizie tych danych jestem w stanie pozytywnie wpłynąć na mój proces produkcyjny. Więc pomijając fakt typu APQP, PIPAP czy wiele innych jakichś tam norm, nie norm i innych dokumentów, to będzie dalej mowa o słabej jakości w zbieraniu i analizie danych tak długo, jak ja tej potrzeby nie znajdę w sobie. Jak ja tej potrzeby nie znajdę dla swojej organizacji, dla miejsca pracy, w którym na co dzień gdzieś tam wykonuję swoje obowiązki. Więc nie patrzmy tylko na potrzebę analizowania danych, bo są podręczniki, są pewne wytyczne, tylko patrzmy, mam dane, mam dostęp do tych danych, bo zbieram je w wielkiej, że tak powiem, ilości i często w sposób właśnie automatyczny poprzez różnego rodzaju systemy, czyli łatwość dostępu do danych jest przeogromna w dzisiejszych czasach, ale nie wykorzystuję tych danych w żaden sposób do zarządzania jakością, zarządzania procesami. W dzisiejszych czasach nie można odciąć tak naprawdę statystyki od zarządzania procesami. Dzisiejsze wprowadzenie do statystycznej analizy danych zrobimy na podstawie rozkładu normalnego i omówienia, czym ten rozkład normalny jest. Jest to najważniejszy rozkład w statystyce. Jest to rozkład zarówno
najważniejszy, jak i też intuicyjny, jeśli chodzi o nasze zrozumienie tego rozkładu. Mianowicie w tym rozkładzie spodziewamy się najczęściej występującej wartości, wokół której to wartości pojawiają się relatywnie rzadziej inne. Czyli mamy jakąś wartość oczekiwaną, którą w praktyce będziemy nazywali wartością średnią i na lewo, jak i na prawo będziemy mieli obserwacje znacznie rzadsze. I to jest właśnie ta intuicja, której się spodziewamy w większości jak gdyby przypadków, które obserwujemy między innymi w naszych procesach produkcyjnych. Ten rozkład normalny opisuje się dwoma parametrami. Właśnie wartością oczekiwaną, jak i odchyleniem standardowym. I na tej graficznej prezentacji tego rozkładu normalnego, na tej krzywej Gaussa, widzimy właśnie też to odchylenie standardowe. Na lewo jedno odchylenie standardowe, na prawo jedno odchylenie standardowe. Idąc dalej, dwa odchylenia i trzy odchylenia standardowe. I na odcinku tak naprawdę sześciu odchyleń standardowych, czyli od wartości oczekiwanej plus trzy odchylenia standardowe i minus trzy odchylenia standardowe, spodziewamy się niemalże 100% naszych obserwacji, dokładnie 99,74% obserwacji. Ta miara odchylenia standardowego jest niezmiernie ważną miarą w tych naszych analizach statystycznych na potrzeby jakości czy też doskonalenia procesów produkcyjnych, ponieważ ona będzie nam mierzyła zmienność naszych procesów produkcyjnych. Tą miarą odchylenia standardowego, ta miara odchylenia standardowego też można ją nazwać jako miara odległości w statystyce, no bo widzimy, że jest to pewnego rodzaju odległość od wartości oczekiwanej. Rozkład normalny jest rozkładem symetrycznym. W idealnym rozkładzie normalnym ta symetria byłaby bardzo mocno widoczna, tak jakby jak na tym obrazku tutaj widzimy. Kolejna własność rozkładu normalnego to mówiąca o tym, że suma rozkładów normalnych jest też rozkładem normalnym. To może nam się czasami w praktyce przydawać, więc warto też o takiej właściwości rozkładu normalnego pamiętać. I ostatnia własność, ostatnia tutaj przeze mnie omawiana, tych właściwości jest więcej, ale wymieniam tutaj te najbardziej istotne z naszego praktycznego podejścia. To jest równość mediany i wartości średniej. Nie mówimy o tym, że te dwie wartości będą zawsze identycznie miały tą samą wartość, tylko będą do siebie zbliżone. Czyli jeżeli mediana będzie zbliżona do wartości średniej, to znaczy, że mamy prawdopodobnie do czynienia z rozkładem normalnym. Po co sprawdzać normalność rozkładu? Więc po pierwsze, jako że jest to rozkład normalny, intuicyjny, najczęściej występujący w przyrodzie i tak samo w naszych procesach, to brak tego rozkładu normalnego będzie nam mówił, że pojawiły się w procesie jakieś anomalia, coś specjalnego, coś nietypowego, co zaburzyło normalność naszego zbioru danych. Więc brak normalności będzie wskazywał na wystąpienie jakiejś przyczyny specjalnej. A naszym celem tak naprawdę jest umiejętność zidentyfikowania przyczyny specjalnej i wyeliminowania jej w procesie. Więc to już jest pierwsza, chyba najważniejsza właściwie wartość dodana z tego, żeby badać normalność naszego rozkładu. Kolejnym elementem jest badanie zdolności procesu. Tutaj za jakiś czas pewnie sobie powiemy o takich wskaźnikach jak CP, CPK, PPPPK, CM, CMK, które mówią o zdolności maszyny czy też procesu. I tutaj, kiedy sięgniemy do podręcznika SPC, który opisuje nam właśnie sposób kalkulacji i podejścia do tego zagadnienia, do badania tych wskaźników zdolności, drugim właściwie, albo jednym z pierwszych elementów będzie właśnie zbadanie normalności rozkładu. Czyli jeżeli chcemy, powiem kolokwialnie, bawić się w SPC i bawić się w stabilność procesu, a potem w zdolność tego procesu, no to badanie tej normalności też będzie tutaj konieczne. Kolejne dwa elementy to takie bardziej troszeczkę zaawansowane analizy statystyczne, jak test studenta, czy też analiza wariancji ANOVA. Oba te testy tak naprawdę zakładają, że dane, które będą podlegały takiej analizie, są opisane rozkładem normalnym. Więc przed wykonaniem tych testów należałoby sprawdzić też normalność naszego rozkładu.
Ale dodam jedną rzecz, która właściwie może większość osób ucieszyć. Oba testy są odporne też na to, jeżeli dany zbiór nie będzie jednak opisany tym rozkładem normalnym. Więc założenie jest czymś jednym, że tak, mam do czynienia z rozkładem normalnym i mogę te testy wykonać, ale też pamiętajmy, że oba testy są odporne na złamanie tego założenia. Jak sprawdzać normalność danych? Po pierwsze, mamy pewnego rodzaju testy, test Kołomogorowa-Smirnowa, test Shapiro-Wilka. Oba będą dostępne właściwie w Minitabie i pozostałe trzy elementy, które za chwileczkę w Minitabie właśnie wykonamy, żeby zaprezentować, jak to robić, czyli równość mediany i wartości średniej, o czym była mowa przed momentem, że w rozkładzie normalnym te dwie wartości powinny być do siebie mocno, mocno zbliżone. Następnie kurtoza i skośność, czyli parametry kształtu naszego rozkładu normalnego. I tutaj jest założenie takie, że jeżeli wartości dla tych parametrów będą od minus 0,5 do plus 0,5, wówczas mamy do czynienia z rozkładem normalnym. I ostatni, najczęściej przeze mnie stosowany, graficzny test normalności. I te trzy elementy tutaj na czerwono zaznaczone za chwileczkę wykonam w Minitabie i pokażę, w którym miejscu te testy można znaleźć i jak wykonać te najprostsze właściwie analizy. Teraz zaprezentuję te analizy, o których przed chwilą wspominałem. Na początek będę się skupiał na tym zbiorze danych, który jest opisany rozkładem normalnym, bo tak go też przygotowałem. Więc po kolei zacznijmy od tej analizy opisowej, czyli tej statystyki opisowej, którą znajdziemy w tym miejscu. W momencie, kiedy tą funkcję wybierzemy, tutaj zaciągamy nasz zbiór, który chcemy przeanalizować. Warto zajrzeć też do tej statystyki tutaj pod tą funkcją, gdzie mamy różnego rodzaju parametry do odznaczenia, które chcemy, żeby w wyniku tej analizy zostały nam wyświetlone. Domyślnie są zwykle zaznaczone OT, tak jak w tej chwili tutaj widać na ekranie. Ja już wcześniej miałem zaznaczone skośność i kurtoza, dlatego one mi zostały. Więc doznaczmy, odklikajmy też jeszcze skośność i kurtozę, ponieważ o tym też wspominaliśmy. No i dajemy OK, OK. I mamy nasze wyniki. Te dwie wartości, o których mówiliśmy wcześniej, czyli wartość średnia i mediana i ich równość, która nam tutaj potwierdza, tak, te dwie wartości są do siebie bardzo mocno zbliżone, oraz parametry kształtu, skośność i kurtoza, które powinny się znaleźć pomiędzy minus 0,5 do plus 0,5. Tutaj też ten warunek jest spełniony, czyli tak, mamy do czynienia najprawdopodobniej z rozkładem normalnym. Dlaczego mówię najprawdopodobniej? Ponieważ tutaj żaden test normalności nie został wykonany, tylko pewne parametry wskazują na to, że faktycznie ten zbiór jest opisany rozkładem normalnym. Żeby wykonać test taki gwarantujący nam, z jakim rozkładem mamy do czynienia, no to przejdźmy do tego graficznego testu normalności, który jest pod tą funkcją. Zaciągamy sobie też nasz zbiór, który chcemy przeanalizować i dajemy OK. I pojawia nam się taki wykres. I to jest graficzny test normalności, w którym nasze punkty, powiedzmy, powinny się układać tutaj wzdłuż linii prostej. Nie idealnej linii prostej, ale powinny tą linię gdzieś tam prostą przypominać. Ale potwierdzeniem takim finalnym, czy zbiór jest opisany rozkładem normalnym, jest ta wartość p-value, czyli graniczny poziom istotności. Poniżej tej granicy, a tą granicą jest wartość 0,05, poniżej tej granicy mamy do czynienia z rozkładem inny niż normalny, powyżej 0,05 mamy do czynienia z rozkładem normalnym. I tutaj jest potwierdzenie już takie finalne, że faktycznie ten zbiór jest rozkładem normalnym. Dodatkowo, jeżeli ktoś by chciał dalej szukać pewnych innych testów potwierdzających normalność, no to mamy tutaj normality test, w której to funkcji znajdziemy właśnie trzy testy, mianowicie Andersona Darlinga, który jest tutaj zawsze domyślnie w Minitabie zaznaczony, drugi test zbliżony do Shapiro-Wilka, o którym wspominałem wcześniej,
I kolejny test Kołomogorowa-Smirnowa, o którym też wcześniej była mowa. Wykonam teraz jeszcze dwa graficzne testy normalności z wykorzystaniem tych dwóch pozostałych zbiorów. Tutaj ten nałożony, zaraz powiem, co to znaczy, i logarytmicznie normalny. Żebyście zobaczyli, jak będzie wyglądał ten graficzny test normalności przy innych zbiorach. Więc ten nałożony, gdzie mamy potwierdzenie, że nie jest to test, nie jest to rozkład normalny, ponieważ jest to poniżej 0,05, no i też nie mamy przybliżenia tutaj graficznie, widzimy linii prostej, tylko mamy tutaj pewnego rodzaju załamanie. A jak ten zbiór wygląda, to pokażę jeszcze za pomocą histogramu. A mianowicie wygląda w ten sposób, czyli najprawdopodobniej ten zbiór składa się z dwóch zbiorów, gdzie każdy z nich osobno prawdopodobnie może być rozkładem normalnym. Tego nie wiemy, bo tego nie sprawdzaliśmy, ale patrząc na histogram, który daje nam pewne odczucia o symptomach normalności, no to faktycznie tutaj możemy zobaczyć, że tu mamy jeden histogram zbliżony do rozkładu normalnego i drugi. Co to w praktyce oznacza? Mianowicie proces ustawiony na pierwszej zmianie przez jednego ustawiacza i ten sam proces ustawiony na drugiej zmianie przez innego ustawiacza. Bądź proces, do którego wykorzystywane były materiały od dostawcy A i ten sam proces, ale surowiec pochodził od dostawcy B. Więc pewnego rodzaju rozróżnienia w tym samym procesie. I takie obrazki można znaleźć, i to nie jest w ogóle coś bardzo rzadkiego, w procesach produkcyjnych, więc w histogramie będzie to tak wyglądało, a przy badaniu normalności będzie widać tutaj takie załamanie, takie wypłaszczenie, to jest to miejsce, które się znajduje właśnie pomiędzy tymi histogramami, czyli to jest mniej więcej ten obszar. I jeszcze jeden test normalności z wykorzystaniem właśnie kolejnego zbioru logarytmicznie normalnego. I ten test normalności wyglądałby w ten sposób. Odbiegamy zupełnie od przybliżenia linią prostą, która by się znajdowała w tych tutaj przedziałach ufności, i wartość p-value, czyli ten graniczny poziom istotności, też poniżej 0,05. Dzisiejszym nagraniem chciałem tak naprawdę Was zachęcić do tego, abyście nie bali się analizować danych, żebyście uwierzyli w to, że właściwie statystyka nie boli. Ta nasza taka praktyczna statystyka, ja nie mówię o jak gdyby statystyce jako nauce, tylko wykorzystaniu statystyki do naszych praktycznych celów. Że to w żaden sposób nie boli, to nie musi być skomplikowane, a przy użyciu pewnych oprogramowań to jest wręcz nawet przyjemne. To może stać się właściwie przyjemne, a na pewno jest proste. Więc taki był cel w oparciu dzisiaj o dość jak gdyby podstawowe zagadnienie właśnie badania normalności rozkładu, które de facto jest proste, a obserwując w różnych organizacjach bardzo często nawet nie jesteśmy świadomi, że powinniśmy to robić, lub nawet nie jesteśmy świadomi, jakie dane albo jakie informacje o procesie niesie nam właśnie takie proste sprawdzenie, z jakim zbiorem mam do czynienia. Jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, podzielcie się swoimi jakimiś doświadczeniami w tym zagadnieniu i już dzisiaj zapraszam na kolejne nagranie, które będzie niebawem. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.